Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nie ma innego imienia, w którym ludzie mogliby dostąpić zbawienia. Tak czytamy w Dziejach Apostolskich. Dlaczego te słowa stały się dzisiaj niepopularne nawet w samym Kościele? O tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Zapraszam. Wczoraj obchodziliśmy święto Najświętszego Imienia Jezus. To piękne święto w swojej liturgii, w lekcji zawiera fragment z Dziejów Apostolskich. Jest to rozdział 4 z Dziejów Apostolskich, w którym czytamy, że święty Piotr pod natchnieniem Ducha Świętego, co jest podkreślone, warto na to zwrócić uwagę, przecież wszystko, co jest w Piśmie Świętym, jest natchnione przez Ducha Świętego, ale tutaj mamy jeszcze podkreślone, że to, co święty Piotr wtedy powiedział, że to zostało w szczególny sposób przez Ducha Świętego natchnione. Święty Piotr mówi wtedy rzeczy niezwykle niepoprawne politycznie. I obyśmy dożyli takich czasów, gdy hierarchia kościelna znowu będzie w ten sposób mówiła. Najpierw święty Piotr, przemawiając przed Wysoką Radą, przed starszyzną Izraela, mówi do nich: to wyście ukrzyżowali Pana Jezusa. W Jego imię uzdrowiliśmy tego człowieka. Chodzi właśnie o przesłuchanie ze względu na uzdrowienie chorego człowieka. W imieniu, przez imię, przez moc Pana Jezusa ten człowiek został uzdrowiony, któregoście wy ukrzyżowali, bowiem nie ma innego imienia niż imię Jezus, w którym człowiek może dostąpić zbawienia. Nie ma innego imienia. Mówi nam święty Piotr, natchniony przez Ducha Świętego, co zostaje podkreślone dosłownie dwa zdania wcześniej. Dzieje Apostolskie, rozdział 4. Dlaczego te słowa są dzisiaj tak bardzo niepoprawne politycznie? Ano dlatego, że Kościół, przynajmniej od czasu Soboru Watykańskiego II, bardzo wyraźnie poszedł w stronę takiego naiwnego ekumenizmu, który twierdzi, że inne religie są dobre. Wyjaśnieniem, skąd pojawiła się taka idea, żeby nazwać inne religie czymś dobrym, jest właśnie herezja modernizmu, o której już wielokrotnie mówiłem. Zachęcam do zapoznania się na przykład z moim materiałem Herezja modernizmu dzisiaj. Otóż tradycyjnie oczywiście religie, które nie zostały przez Boga objawione, nazywaliśmy religiami fałszywymi. I jest to coś złego. Co nazywamy czymś złym? Coś jest złe, gdy brakuje temu czemuś jakiejś istotnej cechy, jakiegoś istotnego elementu. Może coś być w jakimś stopniu dobre, ale jednocześnie posiadać jakiś znaczący brak i wtedy powiemy, że to coś jest złe. Jeśli samochodowi brakuje koła, wtedy możemy powiedzieć, że ten samochód jest zły, pomimo tego, że być może ma skórę i dobry silnik i tak dalej, jednak nie spełni on swojej funkcji, dlatego możemy powiedzieć, że on jest zły. Tak samo można znaleźć w każdej religii prawdziwe twierdzenia, elementy prawdziwego nauczania, bardzo dobre elementy. Nie uprawnia nas to jednak do tego, żeby powiedzieć, że ta religia jest dobra. Dlaczego? Dlatego, że jest zasadniczym celem religii jest połączenie człowieka z Bogiem. I jeśli tam jest, są jakieś elementy w danej nauce, elementy, które nie łączą człowieka z Bogiem, a odpychają człowieka od Boga, wtedy nie można powiedzieć, że ta religia jest dobra. Nie spełnia ona swojego zasadniczego celu. I tak jest w przypadku każdej religii, która nie została przez Boga objawiona, czy która jest sprzeczna z tą religią, która została przez Pana Boga objawiona. Pan nasz Jezus Chrystus przyniósł nam naukę, słowo wcielone, druga osoba Trójcy Przenajświętszej objawił nam, w jaki sposób mamy zdążać do Pana Boga i każda nauka, która nie jest zgodna z jego nauką, ma jakieś fundamentalne, elementarne braki. I dlatego można powiedzieć, należy powiedzieć, że jest ona zła. Natomiast na Soborze Watykańskim II wiele mówiono o innych religiach, nie mówiono natomiast wcale o nich źle, mówiono tylko o tych właśnie pozytywnych elementach. Tłumaczy się to w ten sposób, że tutaj już wiele mówiono wcześniej źle o innych religiach, dlatego nie ma potrzeby teraz mówić źle, tylko powiemy akurat o tym, co było dobre, nie negując tego, co było wcześniej powiedziane. Ale w praktyce od Soboru Watykańskiego II zakazano w Kościele źle mówić o innych religiach. To jest postrzegane jako coś niewłaściwego, właśnie niepoprawnego. To jeśli ktoś to robi, no to jest już jakimś trochę takim oszołomem i trzeba go jakoś tam spacyfikować.
I tak jakby ta nowa moda teologiczna sprawiła, że dzisiaj Kościół już nie powtórzy słów świętego Piotra. Nie ma innego imienia, w którym człowiek może dostąpić zbawienia. Kościół już nie powtórzy tych słów, pomimo tego, że nie odważy się oczywiście tych słów oficjalnie zanegować. Hierarchia Kościoła powie, że oczywiście, że nie ma innego imienia, w którym można dostąpić zbawienia, ale to nie ogranicza się tylko do Kościoła katolickiego, tylko również właśnie przez te elementy prawdy w islamie, w buddyzmie i tak dalej. Tam również Duch Święty będzie działał. Otóż elementy prawdziwej nauki jak najbardziej mogą tam być. Ale znowu trzeba jasno powiedzieć, że te elementy, które tam są, są dobre, ale jednocześnie są te elementy, które są złe i nie wolno tego przemilczeć. Nie wolno sugerować, że te religie są dobre. A to się cały czas dzieje. Na przykład dni islamu, gdy Kościół coś celebruje, celebruje islam. To są dni islamu. No to przecież celebrujemy, świętujemy, to jest coś dobrego. To musi być coś dobrego, skoro świętujemy to w Kościele, skoro Kościół wyznaczył jakby jakieś specjalne dni, w których będzie celebrowany, będzie świętowany właśnie islam jako religia. To jest niezwykle mylące. I to świadczy o tym, że Kościół twierdzi, ludzie Kościoła, hierarchia Kościoła dzisiaj wysyła nam sygnały, że ta religia jest dobra. Otóż nie, ona jest zła. Ma fundamentalne braki. Sprzeciwia się Bożemu objawieniu. Nie prowadzi ludzi do Boga. Już o tym mówiłem, że człowiek może się zbawić pomimo swojej fałszywej religii, ale nie dzięki niej. Pan Bóg może takiego człowieka zbawić, który szczerze szuka prawdy, a do niej nie dotrze z jakiegoś powodu. O tym już mówiłem w moim materiale. Czy poza Kościołem jest zbawienie? Zainteresowanych tam odsyłam. A więc nie ma innego imienia, w którym można by dostąpić zbawienia. Prawda dzisiaj niezwykle niepoprawna politycznie, ale jak czytamy, święty Piotr pod natchnieniem Ducha Świętego właśnie tak to powiedział. I zwróćmy uwagę, że dzisiaj, gdy hierarchia Kościoła tak po prostu radośnie świętuje dni islamu, czyli twierdzi, że ta religia jest tak naprawdę dobra, w ten sposób tak naprawdę hierarchia Kościoła wysyła dzisiaj sygnał: Kościół jest niepotrzebny. Kościół jest wam tak naprawdę niepotrzebny. Myślę, że jest to teza, która zabrzmi dosyć odważnie, ale uważam, że jest ona absolutnie konieczna. Że jest to absolutnie konieczne spostrzeżenie. Dlaczego? Być może sama hierarchia dzisiaj po części tego nie czuje. Myślę, że w Europie Zachodniej biskupi są tego świadomi i zupełnie świadomie w ten sposób takie sygnały wysyłają, że Kościół jest wam tak naprawdę niepotrzebny. Myślę, że biskupi w Polsce raczej nie są do końca świadomi tego, że takie sygnały wysyłają. To znaczy być może gdzieś tam są świadomi, ale wypierają tą świadomość. Dlaczego? Otóż jeśli mówimy, że inne religie są dobre, że one również prowadzą do zbawienia, no to tak naprawdę Kościół traci sens swojego istnienia. Jaki jest sens istnienia Kościoła? Idźcie, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Prowadzić ludzi do zbawienia. Wyrwać ich z mocy złego ducha, zjednoczyć z Chrystusem, aby mogli pójść do nieba. Jedyny cel Kościoła, to znaczy ten jedyny fundamentalny, najważniejszy cel Kościoła. Zbawienie dusz. Jeśli tego celu nie ma, no to Kościół staje się tylko taką ziemską instytucją, która ma się troszczyć o ziemskie sprawy i jakoś tam pomagać człowiekowi realizować swoje pobożne życzenia, pobożne pragnienia, tak samo jak wszystkie inne religie. Ta wizja dokładnie odpowiada modernistycznej wizji religii i śmiem twierdzić, że ogromna część światowej hierarchii Kościoła tej wizji uległa. Moim zdaniem polska hierarchia nieświadomie tej wizji uległa, to znaczy w praktyce wysyłają takie sygnały i ich duszpasterstwo wysyła sygnał: Kościół jest wam tak naprawdę niepotrzebny, bo nie jest konieczny do zbawienia, bo inne religie też są dobre, ale myślę, że w przypadku polskiej hierarchii raczej moim zdaniem jest to jeszcze nieuświadomione, to znaczy myślę, że gdyby postawić taki zarzut im, że wy tak naprawdę wysyłacie sygnał, że religia katolicka do niczego nie jest potrzebna, tylko do jakichś tam właśnie pomaga realizować swoje pobożne życzenia człowiekowi i tyle, tak jak każda inna religia, to myślę, żeby jeszcze się opierali, a część hierarchów w Europie Zachodniej na pewno już by się nie opierała, tylko by się uśmiechnęła ze zrozumieniem i powiedziała tak. Tak by, podejrzewam, że tak by zrobił na przykład kardynał Walter Kasper. I myślę, że naprawdę nie jest to oszczerstwo. Uważam, że
to, co on z siebie wydaje, te jego wypowiedzi, jego dzieła teologiczne świadczą o tym, że on faktycznie ma taką wizję religii, właśnie wizję typowo modernistyczną, która widzi religię tylko i wyłącznie jako sposób realizacji naszych pragnień, potrzeb religijnych i nie ma tutaj prawdziwej, fałszywej. Wszystkie są mniej lub bardziej prawdziwe i fałszywe. Pan nasz Jezus Chrystus inaczej nam to przedstawił. Idźcie, nauczajcie. Mamy wyrywać duszę z rąk złego ducha. Mamy prowadzić duszę do zbawienia. Nie ma innego imienia, w którym można dostąpić zbawienia. To jest sens istnienia Kościoła. I gdy Kościół w samej swojej nauce twierdzi, że wszystkie religie są dobre, to podważa sens swojego istnienia. I to jest moim zdaniem jedna z najgłębszych przyczyn kryzysu Kościoła. To znaczy Kościół w samej swojej nauce tak naprawdę zakłada, że nie jest konieczny. Że jest tak samo po części dobry i po części zły, jak wszystkie inne religie, zgodnie z taką modernistyczną wizją religii. I tak jak wspomniałem, ogromna część hierarchii Kościoła jakby w kontekście takim światowym pewnie sobie tego nie uświadomiła, ale stoi to jakby za mnóstwem ruchów takich duszpasterskich, jak chociażby dni islamu, cały ten współczesny ruch ekumeniczny, który zakłada właśnie, że nie ma potrzeby nawracać. Dlatego tak bardzo potrzebujemy tych prostych, jasnych słów. Zwróćmy na to uwagę. Gdy Duch Święty natchnął świętego Piotra, to mówi on bardzo prosto, wyraźnie i konkretnie. Wyście ukrzyżowali Pana Jezusa, a nie ma innego imienia, w którym można dostąpić zbawienia. Proste, konkretne, prawdy. I tak jak wspomniałem, obyśmy dożyli czasów, gdy hierarchia kościelna również będzie używała takich prostych, konkretnych przekazów, zgodnych z tym, co przekazał nam Pan nasz Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.